Cześć kolejna wyprawa na Urbexy Fortecznie, Torunia. Jest ekipa tutaj z nami. Ta ekipa. Cześć. Cześć. Tak, jest ekipa. I co, idziemy na schron, który zawsze chciałem wejść. Pokażę wodę z PKP tym razem. Do zobaczenia. Kochani, chyba widza, żeby nagrać te ładne witraże. Siedziemy się w dół z kodami. Zobaczymy ten odnowiony dworzec PKP w Toruniu. Widzicie, kody są ładne. I co kochani, widać ładnie po remoncie, elegancko. Teraz pójdziemy do góry schodami nowoczesnymi i do góry jedziemy koksem. I wychodzimy na zewnątrz. Mamy drugą część tego właśnie, to ładnych witraży. Tu mamy tą kolejkę, mamy tu słynną, to już była pokazana na filmie. Tam mamy nocą, jak wygląda polska kolejka, jak widać bardzo ładna. Siadajmy do tyłu, widać ładna jest. Kochani, tu mamy kolejny Urbex koło dworca PKP. Widać, tu jest kolejny Urbex, który właśnie stoi pusty jakiegoś czasu, kiedyś byli mieszkańcy. Co tu widzimy? Śmiecie jak zawsze, opony, nie opony. I tak tu mamy to. Mamy tutaj właśnie mamy budyneczek. Czy tam można wejść? Nie wiem tego. Bóg jeden wie. Zobaczmy dalej. Słuchaj, tu widzimy budynek stary, widacie, typowe budownictwo pruskie. No jak widzimy, no stan chyba niezamieszkały. Jak ten zresztą niezamieszkały. Budynek ładny. Kiedyś tu mieszkali ludzie. Mamy jakieś takie różne sprzęta, pewnie komórki, lokatorów. No i co, zobaczymy, gdzie można to wejść. Kochani, w środku jesteśmy. Jakieś tam piwnicy. Tu widzimy co, kochani. Jakiś złom, jakieś kibelki. Jakieś takie pierdołeczki. Znajdujemy się obecnie w piwnicy starej. Lampka jaka stara, parasolki, czuszki jakieś. Mamy to wejście, mamy ekipę. Kanał powiedzcie, jakie macie? 17 potwór i galopka. Dobrze, okej, okay, super. Ten kanał polecamy. I co, idziemy dalej. Kochani, tu mamy wejście do naszego obiektu. Zobaczymy ile da się wejść, jechać dalej. Obiekt sądzi się aż tam, do tego wyjścia. I co, wchodzimy. Kochani, mamy tu, wchodzimy w środku schronu. Jak widać, schody zniszczone. A my idziemy, kochani, tym oto wejściem małym. Kochani, patrzcie, to jest mocno tu jest. Ugh.
kochani, ale tu lampy mikrowe. Mamy tu kolejne pomieszczenia. Aha, okej. Okej, widzicie tu pomieszczenia. Te wejście widzicie, to jest jakiś szyb pewnie. Ale się będziemy pytać, pójdziemy dookoła obiektu. Widać tu pomieszczenie kiedyś dla bezdomnych. Jakiś barier stary. Tam jest śmieci, kochani. I tam piec, jakieś tam rury. Tu mamy jakiś agregat, pewnie był. Albo nie było go. Tu mamy pewnie wyjście ewakuacyjne. No widzicie. Wykryjemy. Mamy jakieś cegły, mamy jakieś. Więc widać, kochani, gdzie jesteśmy. Mamy te drzwiczki, kochani. Jakieś mamy tu różne ustrojstwa. Stan obiektu widać jest w bardzo złym stanie. Jest tu ekipa, która chodzi delikatnie. Mamy kolejne lampy. I co? Pójdziemy dalej. Mamy kolejne pomieszczenie, które... kuchnia albo nie wiem co. Mamy stary... mamy starą umywalkę. A tu mamy coś, co było umywalką. I tu pewnie mogło być coś. Tu mamy jakieś pomieszczenie pewnie umywalne jakaś. O, okienko jakieś. Pójdziemy dalej. Ten obiekt od 2-3 lat jest otwarty. Mamy kolejne pomieszczenie. Umywalnia, rury. Jakieś takie. Drzwi oczywiście mamy. Drzwi w stanie zachowanym dobrym. Jeszcze może napiszę tutaj na jakichś drzwiach. Mamy tu noktowizjera, przepraszam. Pójdziemy dalej. Tu mamy wojenny umywalnie jakieś. Mamy oczywiście śmieci jak zawsze. Kolejne drzwi. Mamy miejsce. Żołównie, jak wiemy. Mamy lusterko. Mamy kolejne pomieszczenie z umywalnią. Tak, to jest kolejne pomieszczenie. I czy to pewnie była jakaś menelownia. Ale urbek jest zaliczony. Mam drzwi kolejne. Pójdziemy dalej. Mamy tu kolejne drzwi. To jest to wyjście. O, jedne drzwi są zachowane prawie całe. I pójdziemy dalej. Mamy tu kolejne pomieszczenie. A tu byliśmy. Tu wyjdziemy dalej. Więc kochani, jak widzicie, ślady są ładne. Są kolejne drzwi. Myślę, że to wam to się spodoba. Kolejny schron, kolejna lampa. Jest instalacja PRL-u. Mamy rurę kolejną. Tu nasz youtuber gotuje zupę rosół z kury, tak? No. Tak. Rosół z kury gotuje, patrzcie, widzicie. Mamy tu klimacik mamy.
idziemy dalej. I co mamy tu? Drzwi schronowe. Nie wiem, czy PESEL długowojenny albo PRL-u. A tak tu właśnie wróciliśmy, są kolejne drzwi. Jak kochani widać, tu mamy te wejść. Czyli pójdziemy teraz dalej. Teraz idziemy dalej. Jak patrzę, masz dalej, kochani. Tu mamy kolejne pomieszczenie. Już trochę nowocześniejsze. Co powiedzieć, śmiecie, coś tam. Umywalki jakieś. No co, ogólnie nic ciekawego. I dalej, stare pory jakieś. Kochani, jak widać, jest tu ekipa czterech kanałów youtuberskich z Poznania i z Torunia. Choć ja też pochodzę z Torunia, czyli są cztery kanały z Torunia. Powiedzcie, jakie kanały macie? Po kolei. Wernes 14. Telonka. Pas 47. Ale jest, o, widać. I co, i kanał oczywiście, sprzątam bunkry. Dziękuję wszystkim za życzenia, które mi dzisiaj daliście na Facebooku i wszędzie. Teraz się kierujemy ku mostu. Ejka, robię w górę. Ciemne kciuki w górę, czarne. Pozdro Adi przy okazji. Mamy takie te wejście mamy do naszego obiektu. Tu jest wyjście do naszego obiektu, zimnowojennego raczej, jak mi się wydaje. Obiekt dosyć jest spory, jak widać na całą tą powierzchnię. Widać kominki wentylacyjne. W sumie jestem zadowolony, że tu byłem. Mamy tu kolejny obiekt. Jakiś forteczny pewnie. Widać taki obiekt. O. Jakiś zasady. Pewnie jakiś był klub. Był pewnie. Mam pokazać środek. No, mniej więcej. Jakiś bałagan. Jakaś noclegowia, bo pewnie. Więc coś tam było. A my idziemy dalej. Kochani, mamy tu jakąś dziurę. Mam pokazać dziurę zaraz. To mam ciekawego. Już. No kochani, coś tam jest. Jakiś kanał może być. Więc i kochani, tu będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy film. Widać panoramę Torunia. Więc wypad się udał. PKP zaliczone. Skrąt zaliczony. Jakiś tam urbex zaliczony. W tej chwili jesteśmy na moście, tutaj jest w trakcie remontu. Mamy tam kolejny. Widzicie ten, to jest właśnie w trakcie dnia drogi tramwajowej. Więc jak tu widać, ładny most jest. Kochani, tu mamy generała Józefa Hallera. Był generałem Armii Błękitnej. Ładne malowidło.
Widać Filipa? I kochani, kończymy dzisiejszy film. Wypad udany. Cele zaliczone. Do następnego. Kolejne filmy będą z magnesu i ze sprzątania śmieci. Cześć!